Z dumą tu na rynku w Sieradzu pokazujemy Państwu liczne Polskie Stronnictwo Ludowe, świetnych ludzi, świetnych samorządowców, sprawdzonych w parlamencie, tak jak koleżanka Elżbieta, sprawdzonych w samorządzie, tak jak wasz wicemarszałek. To nie są przypadkowi ludzie. Ci ludzie służyli, służyć i służyć będą. Startują w okręgach, w których mieszkają. Poddawani są presji nie tych, którzy w Warszawie o nich mówią, tylko presji sąsiadów. W związku z tym liczę na bardzo dobre wyniki przed organizacją łódzką dla okręgu sieradzkiego. Stawiam proste zadanie, 3 mandaty i jedziemy do przodu. Dlaczego jest to potrzebne? Są tu na ziemi łódzkiej minimum 5 mandatów, 6, 7. Dlatego, że jeśli nie będzie świetnego wyniku PSL-u, porównywalnego z tym wynikiem z wyborów samorządowych, to Polska w dalszym ciągu będzie dwubiegunowa. PiS będzie lał PO, PO będzie kpiło z PiS-u. Jedni nie chodzili na Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo budowali alternatywne państwo. Teraz może inni będą chodzić. Raz się kupi z PiS-u, kolegę zostanie ministrem u nas albo marszałkiem, powie o byłych kolegach, że trzeba wyrżnąć watachę, po czym się okaże, że mijają 4 lata. Ci parlamentarzyści, którzy nie widzą się na liście PO, przejdą na listę PiS-u i tak możemy w nieskończoność. Jeśli więc pamiętamy o jednej starej prawdzie, PSL ma 120 lat, ma dobrą przeszłość, dobrą teraźniejszość i ma świetną przyszłość, to stawiajcie Państwo na Polskie Stronnictwo Ludowe i ludzi Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo oni nie tylko w wyborach, ale po wyborach będą dostępni, pracowici, rzetelni, konkretni, a mam nadzieję, że i kompetentni. Wszystkiego dobrego.